Operacja sprowadzenia Saucy była bardzo intensywna i rozegrała się bardzo szybko. Media twierdziły, że to jakiś serial, opera mydlana. Tak nie było. Załatwiliśmy tę sprawę w tydzień. Powiedział Marcos Brons w rozmowie z TNT Sports, odnosząc się do zwrotów akcji w sprawie Saucy. Najpierw rozmawiał z Flamengo, potem był o krok od porozumienia z Internacionałem Porto Alegre, by w końcu trafić do Flamengo. Reklama. Zobacz wideo, co Polska musi zrobić, żeby pojechać na Mundial? Baraże grozy i wielkie pieniądze. Paulo Sousa nawiązał dobre relacje. Trener, którego zatrudniliśmy, miał kontrakt. Musieliśmy to uszanować. Nawiązał dobre relacje tam, gdzie pracował i bardzo ostrożnie, na swój sposób, zerwał kontrakt. Tak to zostało rozegrane, dodał Brons. Chociaż stwierdzenie, że Sousa nawiązał dobre relacje, może być sporym nadużyciem, patrząc na to, jak skończyła się jego praca w Polsce i jakie reakcje towarzyszą jego odejściu, tak samo jak i stwierdzenie, że zerwał kontrakt, bardzo ostrożnie. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem, pisał o propozycji rozwiązania umowy przez Sousę Cezary Kulesza, prezes PZPN. Czuję się oszukany. Trener kilkukrotnie zapewniał mnie, że nie ma tematu jego odejścia. Dziś już wiem, że nie mówił mi prawdy i czuję się z tym źle, mówił za to Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. W tej chwili faworytem do zastąpienia Saucy wydaje się Adam Nawałka, który stwierdził, że nigdy nie odmówi kadrze. Nowego trenera poznamy po posiedzeniu zarządu 19 stycznia.